w polskiej polityce międzynarodowej, w polskiej polityce w ogóle ostatniego 30-lecia, zacząć od cytatu sprzed lat równo 101. Mianowicie Bronisław Taraszkiewicz opublikował w tygodniku Przymierze tekst Białoruskie postulaty polityczne. Był to wrzesień 1920 roku, czyli po zwycięstwie Armii Polskiej nad bolszewikami pod Warszawą w czasie polskiej ofensywy, gdzie Taraszkiewicz odnosi się do różnych problemów, które są związane z Polakami, ale chciałem jeden fragment przeczytać, bo mówi o tym, że oczywiście Polacy powinni zgodzić się na reformę rolną, że polskie partie postępowe powinny wesprzeć postulat niepodległości Białorusi i pisze. Tylko takie postawienie sprawy może ostatecznie wyplenić wszystkie chwasty nieufności wzajemnych i krzywd wiekowych, jakimi tak bujnie porosło pole stosunków polsko-białoruskich. Tego się domaga sprawiedliwość i dobre stosunki. Jest rzeczą nader ważną, aby wyraźne wypowiedzenie się w tej sprawie polskich partii, szczerze demokratycznych, wiadomym się stało szerokim masom ludu białoruskiego, by wzbudzić z nim zaufanie ku Polsce demokratycznej. I potem oczywiście jest mowa o wspólnej walce z bolszewikami. Generalnie w ogóle bardzo Państwa namawiam do przeglądania takiej książki źródłowej Węzeł polsko-białoruski 1918-1921, bo ono mówi bardzo wiele o historii, ale bardzo wiele również o problemach współczesności. O tych chwastach, o których pisze Taraszkiewicz, który przecież potem stanie się komunistą, który będzie związany z Komunistyczną Partią Zachodniej Białorusi, a w końcu zostanie przez Stalina zamordowany, jest jakby głównym problemem, który stał u początku w relacji polsko-białoruskich. Bo, proszę Państwa, jakoś tak się złożyło, że rzeczywiście i w roku 1990-91 i w roku 2020 jakoś byłem zaangażowany w te relacje polsko-białoruskie. I powiem tak, że jednym z głównych problemów polskiej polityki wobec Białorusi było coś, co jakoś koresponduje z tym zapisem Taraszkiewicza. Czyli był brak polskiego pomysłu na politykę wobec Białorusi. Bo jeżeli spojrzymy historycznie na relacje polsko-białoruskie, to mamy tutaj kłopot. Mamy kłopot dwojakiego rodzaju. Po pierwsze takiego, że w Polsce nader często ludzie, nawet ci z najlepszą wolą, traktowali Białoruś mocno paternalistycznie, a niekiedy uważali, że naród białoruski, zresztą też jest sporo tego typu notatek w tej książce, którą Państwu bardzo serdecznie polecam, traktowali naród białoruski jako naród nieuformowany, jako wąską elitę, która nie ma komunikacji z tak zwanym ludem i tak dalej, i tak dalej. I po roku 1989, kiedy polska polityka stała się polityką, polska polityka przez pewien czas realizowała koncept, który był nazywany polityką dwutorowości. Od początku mieliśmy z Białorusią pewien kłopot. Jaki? Ano taki, że ówczesne władze Białorusi, sekretarz partii Sokołow, ówczesne władze, ówczesny rząd w cudzysłowie białoruski, bo on był sowiecki, nie miały pomysłu na niepodległą Białoruś. Nie miały pomysłu na niepodległą Białoruś, co sprowadziło się do tego, że kiedy minister Krzysztof Skubiszewski odbywał podróż do naszych sąsiedzkich państw, podpisując umowy dwustronne, jeszcze w okresie istnienia Związku Sowieckiego, umowy dwustronne, które miały być takim pierwszym sygnałem uznawania pełnej podmiotowości naszych sąsiadów, to ówczesne władze białoruskie, odmiennie niż Ukraina, nie mówiąc oczywiście o Litwie,
nie podpisały tego dokumentu, obawiały się podpisania tego dokumentu. Dopiero umowa białowieska, zawarta przez demokratyczną Białoruś, przez Stanisława Szuszkiewicza z Jelcynem i Krawczukiem, rozwiązująca Związek Sowiecki, stała się fundamentem budowania początków polityki niepodległej Białorusi. Z kolei w Polsce mieliśmy silną bardzo grupę polityków, działaczy niepodległościowych, opozycyjnych, którzy mieli bardzo dobre relacje z kolegami z Ukrainy, ze środowiska ruchu. Mieliśmy niezłe kontakty z rosyjskimi środowiskami niepodległościowymi. Bardzo dobre, choć trudne, relacje z litewskim Sajudisem i złotewskimi ruchami niepodległościowymi, a z Białorusią te relacje były bardzo wątłe. Wynikało to po części z tego, że polskie myślenie o Białorusi było myśleniem właśnie takim trochę w niewoli tych międzywojennych przekonań, że Białoruś jest najbardziej sowiecką z republik, że Białoruś w odróżnieniu od Litwy czy Ukrainy nie domaga się niepodległości, że białoruskie elity są stosunkowo wątłe. Pamiętam takie pierwszą wizytę polityczną na Białorusi, kiedy były jeszcze sowieckie wybory do Rady Najwyższej, gdy dopuszczono do startu Białoruski Front Ludowy czy Narodowy, jak kto woli. Wtedy w dzisiejszym kościele świętego Symeona i Heleny, wówczas było to jeszcze dom kino na centralnym placu Mińska, podówczas oczywiście zwanym placem Lenina, gdzie dostaliśmy malutkie pomieszczenie, gdzie drukowaliśmy plakaty BNF-u, gdzie wspólnie z Janonem Paźniakiem, z kilkorgiem działaczy BNF-owskich próbowaliśmy prowadzić agitację na rzecz tej demokratycznej Białorusi. Rzeczywiście w porównaniu z rozmachem Sajudisu czy z rozmachem ruchów niepodległościowych na Kaukazie albo na Ukrainie było to bardzo słabe. Byłem na pierwszych demonstracjach przeciwko władzy komunistycznej na Białorusi. Też te demonstracje były o skali raczej kieszonkowej. Natomiast rozmawiałem z dziesiątkami ludzi na Białorusi. I ci ludzie mieli poczucie odrębności. I gdy się z nimi rozmawiało, to ten kręgosłup wartości bliskich nam, wartości europejskich, zachodnich, jak zwał, tak zwał, był temu normalnemu człowiekowi bliski. Ten normalny człowiek często obawiał się mówić po białorusku. Owszem, bo słyszałem takie teksty. Spotykamy się w towarzystwie wspaniałej białorutenistki, osoby o ogromnej znajomości Białorusi, mówiącej przepięknym literackim białoruskim, pani profesor Elżbiety Spółkowej. Zajeżdżamy do Żermun, niedaleko granicy litewskiej. Jest niedziela, wchodzimy do kościoła katolickiego na mszę, msza po polsku. Po mszy wychodzimy z kościoła i słyszymy, że ludzie wychodzący z tego kościoła rozmawiają pomiędzy sobą po białorusku. Zagadujemy do jednych, do drugich po białorusku. Odpowiadają nam zwykle łamaną polszczyzną, ewentualnie po rosyjsku. A pamiętajmy, jest rok 1990. Inne trochę realia. No i w końcu któraś z tych grup zaprasza nas do domu, wyjmuje taki wielki słoik po ogórkach pełen samogonu, polewają ten samogon, no i siedzimy, rozmawiamy i w pewnym momencie Elżbieta pyta, dlaczego mówicie przepiękną białoruszczyzną, dlaczego nie chcecie rozmawiać po białorusku?
i słyszymy odpowiedź. Tacy goście zagraniczni przyjechali do nas, no to trzeba z nimi rozmawiać pańskim, a nie chłopskim językiem. Czyli mamy z dwóch stron tą niepewność białoruskości w momencie, kiedy rozpoczyna się, czy otwiera się rozdział kolejnej próby, najbardziej jak dotąd udanej, budowania niepodległego państwa białoruskiego. Białoruskiego, nie Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie Księstwa Pskowskiego, tylko nowoczesnej, niepodległej Białorusi. Teraz Polska formułuje swoją politykę wschodnią. Tak jak powiedziałem, naszym pomysłem na politykę wschodnią był pomysł na to, żeby prowadzić równolegle relacje z istniejącym jeszcze Związkiem Sowieckim i z coraz bardziej niepodległymi. Ten proces jednak jakoś daje się stopniować republikami, które krok po kroku wychodzą z tego Związku Sowieckiego. Jedne własną dynamiką, drugie odrzucane dynamiką procesu rozpadu Imperium Sowieckiego. I mamy z dwóch stron te obawy. Z jednej strony właśnie tę obawę części obywateli Białorusi, a z drugiej strony mamy obawę ze strony liderów białoruskiej opinii publicznej, tej demokratycznej, szczególnie z Janona Paźniaka, przed dominacją polską. To, co te chwasty, o których mówi Taraszkiewicz w swoim artykule, te chwasty ciążą nad naszą sytuacją. Znowu wspomnienie osobiste. Otóż przyjeżdża do Polski, jest rok 1990 właśnie, delegacja Białoruskiego Frontu Narodowego. Trzy skrzydła. Jest Janon Paźniak, jest dwóch cudownych, nieżyjących już liderów. Michaś Tkaczow, który potem tworzył socjaldemokrację, i jeden z moich najserdeczniejszych wtedy przyjaciół, Jurij Hadyka. Zaprasza ich ówczesny przewodniczący Solidarności, jeszcze nie prezydent, jeszcze nie przed wyborami prezydenckimi, ówczesny przewodniczący Solidarności, Lech Wałęsa, zaprasza ich do Gdańska. Paźniak odmawia. Opowiada mi w czasie jednej z takich rozmów kuluarowych, że on jest dumny, bo on jest z rodziny, która zawsze walczyła o białoruską niepodległość i jego ojciec siedział w więzieniu polskim, niemieckim i sowieckim. Czyli opowiada mi Paźniak o teorii wielu wrogów. O teorii, że Polska razem z tymi Niemcami, razem z Rosjanami mieści się w kategorii okupantów Białorusi. I takie myślenie jest u wielu ludzi. To jest kwestia, o której za chwilę będę chciał powiedzieć, tych chwastów, które zarastają naszą pamięć historyczną, trudnych do wyplenienia. Pozostali dwaj, czyli Hadyka i Tkaczow, jadą ze mną do Gdańska, spotykamy się z Wałęsą, rozmawiamy z Wałęsą, czy oni rozmawiają, kibicuję tej rozmowie, i oni mówią po białorusku, Wałęsa odpowiada po polsku i zasadniczo obie strony się rozumieją. To jest jakby dla mnie pierwszy symbol relacji polsko-białoruskich. Otóż Lech Wałęsa, jeszcze ówczesny przed prezydenturą, po dwóch godzinach chyba rozmowy, stwierdza, no i niech mi ktoś teraz powie, że ja w obcych językach nie mówię. Proszę, jak ja rozumiem po białorusku. Oczywiście była to konkluzja pewna, jak bliskie są nasze języki, na ile jesteśmy wzajemnie zrozumiali. Ale
ale tutaj również wchodzi pewne myślenie o tym, że być może ta bliskość jest tak duża, że nie ma sensu się różnicować, nie ma sensu się dzielić. To zagrożenie, o którym mówił Paźniak, jako Polakach, jako okupantach, wychodzi od drugiej zupełnie strony, przyjaznej, sympatycznej, otwartej na dialog, ale w gruncie rzeczy zmierzającej w podobnym kierunku. Więc mieliśmy problem na początku. Mieliśmy problem z jednej strony z uznaniem odrębności, z drugiej strony z uznaniem, że ta nowa Polska nie ma imperialnych zamiarów, że ci polscy właściciele nie wrócą, żeby odbierać swoją ziemię, że oni tego nie chcą w żaden sposób, że cieszą się, że naród białoruski odzyskuje swoją podmiotowość i odzyskuje swoje miejsce na mapie Europy. Jak mówię, z tym miejscem, dopóki były władze komunistyczne, było pół problem. Z kolei, kiedy pojawia się władza demokratyczna, władza uformowana przez grupę wspaniałych intelektualistów z profesorem Stanisławem Szuszkiewiczem na czele, to ta grupa zaczyna mówić językiem nie tylko ładną białoruszczyzną, ale językiem w sensie jego zawartości, trudnym do zrozumienia dla obywateli. Nagle te ulice Lenina, aleje Lenina, place Lenina zamieniają się w place Franciszka Skory, place i ulice Franciszka Skoryny. Prawie nikt wtedy, z wyjątkiem właśnie grupy tych wspaniałych akademików, nie wiedział, kto to był Franciszek Skoryna. Rozpoczynają się debaty polsko-białoruskie na temat własności postaci. Bo główny spór historyczny polsko-białoruski toczy się właściwie o to, czy Polacy ograbili Białoruś z jej elity. I można powiedzieć, że tak, ograbili. W tym sensie, że elity białoruskie, prawosławne, Wielkiego Księstwa Litewskiego dokonały w różnych momentach, ale generalnie dość szybko, akcesu do polskości. Przecież Sapiehowie, Wodkiewiczowie to są w oczywisty sposób Białorusini, potencjalni i rzeczywiście liderzy ówczesnego społeczeństwa białoruskiego. W momencie, kiedy się formują pierwsze wspólnoty narodowe, jeszcze protonarodowe, nowoczesne narody, to XIX wiek przecież, ale wtedy, kiedy się formują pierwsze wspólnoty narodowe, zaczyna być problem. Zaczyna być problem taki, że Białorusini stają się narodem chłopskim, że elity białoruskie, szlachta białoruska przesuwa się krok po kroku ku polskości. Oczywiście mówi o sobie, że są Litwinami, bo przecież było to Wielkie Księstwo Litewskie, ale w sensie kulturowym, bardzo często językowym również, religijny wreszcie, przesuwa się w stronę polską. I jest to kłopot, ponieważ proces naturalny proces narodotwórczy zostaje na Białorusi spowolniony. Na Litwie zresztą też. W dużym stopniu przez to, że właśnie owe elity, które w naturalny sposób powinny tworzyć narodowy język, narodową kulturę, narodowe wartości, lądują gdzieś w szeroko rozumianej polskości. Oni mówią, że jesteśmy gente lituanus nazione polonus, ale właśnie przechodzą do polskiego narodu politycznego. I o ile
sąsiedzi Białorusi z południa, Ukraińcy, odbudowują swoją tożsamość i swoje elity poprzez istnienie kozaczyzny, Kozacy stają się nową elitą narodotwórczą Ukrainy, o tyle na Białorusi ten proces zostaje gwałtownie rozwodniony i spowolniony. I ta rozmowa, gdzie pada sformułowanie o tym chłopskim języku, którym nie wypada rozmawiać z prestiżowymi gośćmi, jest dalekim echem tego procesu, który zaczyna się gdzieś w XV wieku. Ale ten proces ciąży nad naszymi relacjami politycznymi. Co więcej, nad tymi naszymi relacjami politycznymi zaczyna za chwilę ciążyć jeszcze inny, większy ciężar. Ten ciężar nazywa się Rosja. Znowu, 100 lat temu Leon Wasilewski z troską pisał, że duża część elit białoruskich została zrusyfikowana. Tutaj też mamy ten problem. Problem, który można powiedzieć, że był problem, że jest problemem Aleksandra Łukaszenki. Problemem i źródłem jego pierwszych sukcesów. Czyli tym poczuciem bliskiego związku z narodem rosyjskim, z kulturą rosyjską. To jest ogromny kłopot, bo z jednej strony Białorusini mają poczucie pewnej odrębności, pewnej dumy z własnej historii. Białoruskie elity, jak mówię, publikują rozprawy, w których udowadniają, że Adam Mickiewicz był oczywiście Białorusinem i że w rzeczywistości pana Tadeusza i inne poezje Mickiewicza Polacy ukradli kulturze białoruskiej. No, sam czytałem w literaturze i mastactwach wywody, że w istocie pan Tadeusz był napisany po białorusku i Polacy go po prostu skręcili. No dobra, tylko to buduje nieufność. A z drugiej strony wielki sąsiad ze wschodu tę nieufność bardzo szybko, po pierwszym jelcynowskim okresie ocieplenia, zaczyna podsycać. A jeszcze na dodatek istotna część białoruskiej elity politycznej, tej starej, bo przecież wszędzie budowa niepodległych państw odbywa się w oparciu o pewien miks niewielkiej opozycyjnej mniejszości i części starej elity politycznej, która się przyłączyła do tej mniejszości. Otóż ta stara elita polityczna na Białorusi jest chyba bardziej niż w większości krajów Azji Środkowej nastawiona na myślenie takie konserwacyjne, utrzymania tego, co miała w rękach w okresie sowieckim. Ja pamiętam pierwszą wizytę Lecha Wałęsy na Białorusi już jako prezydenta. Miałem okazję mu wtedy towarzyszyć i przemówienie Wałęsy w parlamencie ówczesnym białoruskim. Wałęsa mówi o solidarności, o wolności, o Europie, o naszych wspólnych celach. I siedząc w ławach dla gości, niemal fizycznie czujemy, jak tężeje opór, tężeje niechęć do tego, co ten Wałęsa mówi. Wałęsa kończy. Jest chyba pierwszym prezydentem innego państwa spoza sowieckiego, przemawiającym w parlamencie białoruskim. Prawie nie dostaje praw, a zderza się z taką, to się czuje, niechęcią, wręcz nienawiścią tych ludzi, którzy tego wszystkiego słuchali.
Potem już wyjeżdżamy. Na lotnisku Wałęsa pije Bruderschaft na pożegnanie z Szuszkiewiczem. I ta wizyta, która miała wzmocnić demokratyczną Białoruś, w rzeczywistości ją osłabia. Nie znajdujemy wtedy pola takiego dialogu, który by sięgnął poza tę wąską elitę demokratyczną. A ta elita demokratyczna z kolei też się Polski boi. Potem zresztą na Białoruś przylatuje prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton. Też pije tego, ten Bruderschaft na pożegnanie z Szuszkiewiczem. I niemal kilka dni później Szuszkiewicz traci władzę głowy państwa białoruskiego. Więc mamy kłopot na samym początku. Entuzjazm pewien ze strony Polski, bo wydaje nam się, że tutaj się rodzi grupa niepodległych państw, która w naturalny sposób będzie szła na zachód. Umie, znamy naszych przyjaciół z Białorusi. Spotykamy się z nimi dość często, jak wtedy co 2-3 tygodnie jeżdżę do Mińska. Wiemy, że oni są niesłychanie europejscy. A z drugiej strony mamy tą postkomunistyczną elitę, która ciągnie tę Białoruś do tyłu. I mamy ogromną większość, dla której propozycja demokratów jest niezrozumiała. Nie wiem, to tak powiedział. Oni nie używają tych instrumentów, które przemawiają do zwykłego obywatela spod Homla Witebska, Bobrujska. Mówią o kulturze, o tłumaczeniu Biblii, o języku białoruskim, a zwykły obywatel, który mówi tacianką, tego się boi. Więc Polska ówczesna polska polityka za bardzo okazuje się być zapatrzoną w tę elitę uniwersytecką, polityczną, wąziuteńką. A ta elita z kolei też nie za bardzo jest otwarta na głębszy związek czy głębszą pomoc ze strony Polski, bo właśnie ma tę obawę, którą artykułował Paźniak, że ci Polacy nas dominują, że akademicy uczeni trochę poza realną rzeczywistością polityczną snują opowieść o Białorusi jako części Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako fundamencie Wielkiego Księstwa Litewskiego więcej, które tym razem, podobnie zresztą z Litwinami jest, który nie chce Unii z Polską, boi się tej Unii, bo ta Polska wyjadła im mózg kiedyś. Ale widząc polską słomkę w oku, nie dostrzegają jednocześnie rosyjskiej belki. I na tej fali pojawia się Aleksander Rechalowicz. Mówi językiem zrozumiałym dla normalnego obywatela. A jednocześnie opowiada o sobie jako o zwolenniku niepodległości. Pamiętajmy, że Łukaszenka wtedy jest wielkim zwolennikiem biało-czerwono-białej flagi i pogoni. Łukaszenka wtedy mówi, że my Białorusi, my mamy naszą odrębność. Wygrywa wybory prezydenckie i zaczyna tę Białoruś z jednej strony ciągnąć do Rosji, a z drugiej strony zaczyna coś, co będzie jego historyczną zasługą dla własnych osobistych celów. Wzmacniać białoruską tożsamość państwową, poczucie białoruskiej odrębności.
To jest ta narracja o wspaniałych sportowcach, to jest ta narracja o białoruskiej wyższości na różnych polach międzynarodowych. Ten Łukaszenka ówczesny, to jest kompletnie inny Łukaszenka niż teraz, ten Łukaszenka ówczesny jest spryciarzem, ale jest spryciarzem rozumiejącym białoruską duszę, ja wiem jak to nazwać, może duszę. Otóż Aleksander Krychorowicz, pamiętam jedno właściwie spotkanie z moim przyjacielem serdecznym, nieżyjącym Markiem Karpiem. Spotkaliśmy się z ówczesnym prezydentem Łukaszenką, to był bodaj rok 94 czy 5, na samym początku jego prezydentury. No i ponieważ Marek był jeszcze bardziej niż ja miłośnikiem historii, to zaczyna Łukaszence opowiadać o Tadeuszu Kościuszce. Ja nie zapomnę końca tej rozmowy. Otóż po tym długiej opowieści Łukaszenka mówi tak. Ten Kościuszka to był wybitny, wielki Białorusi. Ja mu zrobię ulicę. Ja, zresztą to charakterystyczne, ja moim Białorusinom powiem, że to był wódz taki wielki jak Maszerow. Dobra. Marek się skrzywił na to i mówi, no jak można porównywać Kościuszkę z Maszerowem. Ja właśnie, ten moment jest dla mnie taki konstytutywny dla mojego myślenia o Łukaszence. Robi taką minę lisią, takiego spryciarza, to co czasami się widzi u niektórych satrapów w Azji Środkowej i mówi, jak ja będę opowiadał o jakimś Kościuszce, wodzu, Ameryce, to moi Białorusini tego nie zrozumieją. Jak ja im powiem, że on był jak Maszerow, to oni będą wiedzieli, że to był wielki wódz. I to jest dla mnie pewien dowód rozumienia przez Łukaszenkę stylu myślenia białoruskiego. Ale Aleksander Łukaszenka demoluje relacje polsko-białoruskie. Demoluje je, proszę Państwa, nie dlatego, że jest rusofile, że ciągnie Białoruś w stronę Rosji. Ciągnie. Ciągnie, bo w jego umyśle się wtedy rodzi pomysł, że on zostanie następcą Jelcyna. Używa narodu białoruskiego, interesów białoruskich do tego, żeby zrobić z niego prezydenta Rosji. To jest jego sekret Le Roi. Królewski sekret, tajemnicza sprężyna poruszająca polityką. Tylko nie ma w tym miejsca dla Polski. Nie ma w tym miejsca dla dobrych relacji polsko-białoruskich. Nie ma w tym miejsca dla transformacji Białorusi. Bo druga połowa lat 90. to jest, proszę Państwa, być może nawet za bardzo, jak mówią dzisiejsi krytycy, ale to jest orientacja Polski na wspieranie ruchów i środowisk demokratycznych na obszarze byłego Związku Sowieckiego. A tymczasem Łukaszenka przeprowadza referendum, wprowadza tą postsowiecką flagę ze strzelaczkiem, wraca do sowieckiej symboliki, ma narrację Białorusi związanej z Rosją, zaczyna popełniać pierwsze zbrodnie, ginie Hanczar, giną od Łukaszenki odwracają się ludzie, którzy byli blisko z nim, tak jak nieżyjący mój przyjaciel Anatol Majsienia, czy siedzący teraz w więzieniu Aleksandr Wieduta. Obaj byli w drużynie Łukaszenki na samym początku. Łukaszenka, licząc na to, że zostanie następcą Jelcyna, niszczy
instrumentarium białoruskiej niepodległości i doprowadza do zerwania z Zachodem. Ja wchodzę w 1997 roku do rządu polskiego i w tym momencie ja nie mogę się spotykać z moimi białoruskimi przyjaciółmi, nie mogę jeździć na Białoruś, no bo mamy obniżone stosunki wzajemne, bo dyktatura białoruska, bo Łukaszenka zrywa relacje z Zachodem, brnąc po pas w kontakty z Rosją. A jednocześnie w Polsce wciąż żyjemy pewną legendą, pewnym mitem z czasów Szuszkiewicza, że ta prawdziwa polityczna Białoruś to jest wyłącznie Białoruś, właśnie ta demokratyczna. Z tym środowiskiem utrzymujemy kontakty, ale jego wpływy regularnie maleją. Zaczynają się najpierw łagodniejsze, potem gorsze prześladowania polskiej mniejszości na Białorusi. A władza Łukaszenki tężeje. I tak toczy się to do roku 2000, kiedy Jelcyn przekazuje władzę nie Łukaszence, jakby chciał. Zwróćmy uwagę, że wtedy Aleksander Łukaszenka nieustannie podróżuje do regionów rosyjskich, jest postacią w Rosji bardzo popularną. Wśród części nomenklatury postsowieckiej jest ulubionym kandydatem na prezydenta. Ale Jelcyn wybiera Putina i pryska marzenie Łukaszenki o prezydenturze w Rosji. Gdzieś na początku lat 2000 orientuje się, że została mu tylko Białoruś, że jego marzenie o Moskwie było złudzeniem. I w tym momencie mam wrażenie, że my, Polska, my, kolektywny Zachód, popełniliśmy pewien błąd. Taki mianowicie, że nie skonsumowaliśmy tego osobistego zawodu Łukaszenki. Owszem, on jest umoczony w zabójstwa polityczne, jest umoczony w tłumienie jakichkolwiek ruchów demokratycznych, opozycyjnych, demonstracji. Jest umoczony w podówczas niepotrzebne fałszowanie wyborów. On wciąż jest najpopularniejszy wtedy, na przełomie lat 90. i 2000. Wciąż jest absolutnie na pewno najpopularniejszym politykiem białoruskim. Ale i tak fałszuje te wybory, żeby wygrywać je tak, jak w czasie komunizmu. Bo Aleksander Łukaszenka jest wówczas taką przedziwną sowiecko-modernistyczną hybrydą. I być może wtedy była ta jedyna szansa, poza początkiem lat 90., kiedy nie zrozumieliśmy, jakimi narzędziami powinniśmy wspierać ruch demokratyczny. Już wtedy mieliśmy jako Polska, jako Europa wystarczające środki, żeby spróbować wesprzeć Białoruś, która jeszcze wykorzystywała to wąskie okno możliwości upomnienia się o własną niepodległość. Po roku 2000 zachodzą dwa procesy. Emancypacji Łukaszenki od Rosji, a jednocześnie utwardzania polityki Federacji Rosyjskiej. Można uznać, że po roku 2004 Rosja dochodzi do wniosku, że granica jej ustępstw została wyczerpana. Kraje bałtyckie wchodzą do Unii Europejskiej, do NATO. Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie zachwiała rosyjskimi wpływami tamże. Generalnie kolorowe rewolucje budzą
rosyjskiego ducha imperialnego. A Łukaszenka z jednej strony boi się kolorowych rewolucji, z drugiej strony rozsmakowuje się w swojej władzy jako prezydenta. I być może należało wtedy na chwilę przymknąć oko na jego zbrodnie, na jego dotychczasową politykę i wyjść do niego z ofertą. Jeżeli pójdziesz drogą Juszczenki, to mamy dla ciebie ofertę większego uniezależnienia się od Rosji. To jest to jedyne okienko. Po roku 2004 Łukaszenka boi się, że podzieli los Szewardnadzego, czyli przegranego wówczas Janukowycza, a z drugiej strony ma coraz mniejsze pole manewru, ponieważ jest jako dyktator bojkotowany przez Zachód. I właściwie wiem Państwu, że wpadamy w taką czarną dziurę. My jako Polska i my jako Europa, jako całość polityki białoruskiej. W gruncie rzeczy jesteśmy więźniami duetu Putin-Łukaszenka, który toczy pewną grę, czasami w duecie, czasami przeciwko sobie, a my nie znajdujemy na to sensownej odpowiedzi. Proponujemy Białorusi Partnerstwo Wschodnie, ta propozycja zostaje przyjęta. Ale jednocześnie ten udział Białorusi w Partnerstwie Wschodnim jest niesłychanie limitowany i ograniczony. A z drugiej strony, kiedy Łukaszenka domaga się różnych koncesji i wsparcia, mówimy mu more for more, czyli więcej za więcej. A Łukaszenka jednej rzeczy na pewno nie chce, czyli ograniczyć swojej władzy. Wobec tego oczekiwanie na demokratyzację Białorusi jako odpowiedź na jego działania powoduje, że on woli tonąć w rosyjskim bagnie, niż zrzec się czegokolwiek z tej dyktatorskiej, absolutnej władzy, którą zdołał sobie zbudować. Jesteśmy w pewnej pułapce. Ta pułapka dodatkowo jeszcze zamyka się, kiedy Łukaszenka wchodzi w stosunkowo łatwy do wymyślenia i teraz też stosowany model polityki wobec Polski, czyli odgrywania się za brak polskiego uznania, wsparcia, zrozumienia dla jego dyktatorskich metod, mści się na polskiej mniejszości na Białorusi. Delegalizacja Związku Polaków, przeróżne prowokacje, aresztowania, zatrzymania, na krótko na początku. Likwidacja polskich szkół, przejęcie domów polskich, stworzenie Kadłubowego Związku Polaków. To jest wszystko pierwsza dekada lat 2000, kiedy Łukaszenka jest w panice, że ci Polacy mu tu zaraz urządzą kolorową rewolucję. A my z kolei nie bardzo potrafimy ani urządzić mu rewolucji, bo to oczywiście byłoby optymalne, ani nie potrafimy odpowiedzieć jakąś formą dialogu, która by odciągnęła Białoruś od Rosji. Bo polska polityka cały czas jest w takim klinczu dwóch kwestii. Z jednej strony oczekiwania demokratyzacji, z drugiej strony oczekiwania, że Białoruś odsunie się od Rosji,
nie potrafimy zbudować priorytetów. Ale szczerze mówiąc, tych priorytetów nie potrafi też zbudować znaczna część białoruskich sił demokratycznych. No i tkwimy w tym klinczu. Czasami próbujemy z niego wyjść, tak jak rządy pisowskie 2 czy 3 razy próbowały wyjść, ustalając priorytet przyciągnięcia Białorusi, czy odciągnięcia Białorusi od Rosji nad paradygmatem demokratycznym. Tylko w momencie, kiedy marszałek Karczyński jedzie i mówi te słynne słowa o ciepłym człowieku, to jest już trochę za późno, ponieważ Rosja Putina okrzepła, dokonała inwazji na Gruzję, dokonała inwazji na Ukrainę. I dla Rosji Białoruś jest kluczowym przedpolem strategicznym. Rosjanie nawet za cenę konfliktu zbrojnego nie zrezygnują z dominacji na Białorusi. A z kolei świat zachodni nie był gotowy na przyjęcie oferty pewnego podzielenia się wpływami. A i tak dochodzimy do roku 2019-2020. W roku 2018 odbywa się aksamitna rewolucja w Armenii. Aksamitna rewolucja w Armenii, która w sposób oczywisty wyglądała jak próba udana Persaldo przejęcia przez Rosję kontroli przy jednoczesnym stworzeniu pozorów rewolucji ludowej, czy wyniesienia do władzy przez społeczeństwo demokratycznego przywódcy. Ale Rosjanie zbudowali tyle bezpieczników w Armenii, że ten demokratyczny przywódca Nikol Paszynian musiał być bardziej prorosyjski niż jego poprzednicy, którzy byli uznawani za ruską agenturę w cudzysłowie. Bardzo podobny model przyjęto w Mołdawii. Generalnie, jak się wydaje, pomysł Rosjan, wynikający po części z braku pieniędzy, był taki, że organizujemy kontrolowane rewolucje, żeby Zachód płacił pieniądze, a my byśmy zachowali kontrolę polityczną. Jak Państwo spojrzą na sekwencję wydarzeń, nie jest polską politykę wobec Białorusi, to widzimy zderzenie bardzo sprytnej gry rosyjskiej i dość naiwnej gry ze strony polskiej. Bo my przyjmujemy wizję antyrosyjskiego przewrotu na Białorusi, podczas gdy Rosjanie inteligentnie budują demokratyczną, prorosyjską alternatywę dla Łukaszenki. Tylko tą alternatywą w myśleniu rosyjskim miał być prawdopodobnie Wiktor Babaryka. Tak go pierwszy wybór. Ale Łukaszenka nie jest głupi. Wykonuje taką pseudowoltę na Zachód. Nawet doprowadza do kryzysu naftowego. Kupuje ropę w Ameryce. A w ogóle jest niesłychanie prozachodni. Zaczyna ustawiać swój aparat propagandowy przeciwko Moskwie. Ale kolejny już raz w istocie licytuje o to, żeby zwiększyć swoje pole manewru wobec Putina, ale nie zrywać tego związku z Rosją, który dla niego jest najwygodniejszy i kluczowy. I w czasie kampanii wyborczej świat zachodni, mniej
Polska bardziej, zaczynają patrzeć na fenomenalny marsz Swietłany Tichanowskiej jako na kolejną kolorową rewolucję, zapominając o tym, że kluczowe narzędzia w sprawach białoruskich znajdują się jednak w Moskwie. A Władimir Putin, o ile serdecznie nie znosi Aleksandra Łukaszenki, został przez Łukaszenkę upokorzony jak przez żadnego innego polityka na świecie. Bo Aleksander Łukaszenka zmusił Putina do zmiany konstytucji rosyjskiej. Bo jak się wydaje, pomysł Putina 3 lata temu był taki, żeby dokonać zjednoczenia Rosji i Białorusi i na bazie tego objąć prezydenturę państwa związkowego i zachować pełnię władzy, nie naruszając tego paradygmatu konstytucji rosyjskiej, nie powtarzania dwóch, nie rządzenia dłużej niż przez 2 kadencje. No ale Łukaszenka się na to nie zgadza. Nie zgadza się na taką formułę. Wobec tego Putin dokonuje zmiany konstytucji, ma problemy, bo ma demonstracje, kłopoty i tak dalej. I zjednoczenie z Białorusią w sensie politycznym przestaje być dla niego priorytetem. Ale nie przestaje być priorytetem dominacja nad Białorusią, czego, jak się wydaje, z perspektywy polskiej i zachodniej nie zauważamy. W momencie fenomenalnej kampanii Swietłany Tichanowskiej, w momencie ogromnego wzmożenia obywatelskiego na Białorusi, wydaje nam się tutaj, że wszystko zapadło, że koniec Łukaszenki, koniec rządów dyktatorskich, będziemy mieli rządy demokratyczne i prozachodnie. Tylko zapomnieliśmy o czynniku rosyjskim. I zapomnieliśmy o drugiej jeszcze rzeczy. Zapomnieliśmy o tym, że rewolucja może wygrać. Tego od czasu rewolucji angielskiej w XVII wieku politologia tego uczy, że rewolucja może wygrać tylko wtedy, jeżeli przyłączy się do niej jakaś część elity władzy. Czyli 2 kluczowe czynniki zostają przez nas i przez świat zachodni zignorowane. A równocześnie nie pojawia się klarowna oferta. Coś za coś. Wpadamy w durny paradoks. Popieramy rewolucję, a jednocześnie odcinamy się od Białorusi, bo rządzi cały czas Łukaszenka. Łukaszenka fałszuje wybory i w tym momencie znowu znajdujemy się w tym dziwnym punkcie, w którym znajdowaliśmy się kilka razy pod rządami Łukaszenki. Mianowicie chcemy coś zrobić dla Białorusi, ale natykamy się na blokadę duetu Łukaszenka-Putin. I o ile przed sierpniem 2020 roku jakiś dialog z Łukaszenką ograniczony był możliwy, o tyle po sierpniu, po fałszerstwie wyborczym, a zwłaszcza po niebywale intensywnych, niespotykanych wcześniej represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego, droga na zachód dla dyktatora Białorusi praktycznie została zamknięta. Tylko znów brakuje nam tej konsekwencji i brakuje nam być może jeszcze jednej rzeczy, bo tak naprawdę obecny problem białoruski można rozwiązać na 2 sposoby. Albo rozmawiamy z dyktatorem, którego nie uznajemy za prezydenta i zwróćcie Państwo uwagę, że kompletnie nie sięgamy po doświadczenie, które mamy z Wenezuelą.
świat zachodni, z Polską włącznie, nie uznaje prezydentury Nicolasa Maduro w Wenezueli, uznaje za prezydenta lidera opozycji Juana Guaido. A tylko to niczego nie zmienia, bo z drugiej strony we wszystkich państwach rezydują placówki dyplomatyczne nominowane przez tegoż Maduro. Oczywiście jest problem dyplomatyczny i za chwilę będzie coraz większy, że oni operują na podstawie listów uwierzytelniających wystawionych w tej poprzedniej kadencji Maduro, kiedy on był uznawany za prezydenta. Po sfałszowaniu wyborów, po stłumieniu protestów, już ich nie uznaje. No dobrze, tylko jednocześnie to wszystko działa. I z Białorusią zaczyna mieć ten sam problem. Problem dyplomatyczny, bo albo trzymamy ambasadorów bez końca, akredytowanych przed wyborami, albo ich nie wysyłamy po prostu, bo nie ma u kogo złożyć listów. Pewnego eksperymentu próbowali dokonać Francuzi. Ambasador Lacoste przyjechał, złożył kopię listów uwierzytelniających u ministra spraw zagranicznych Makina, ale nie chciał ich złożyć u prezydenta, bo go nie uznaje. No to Białorusini jakiś czas to tolerowali, w końcu go Lacoste wyrzucili. Z kolei Amerykanie wysłali panią ambasador, która najpierw pojechała do Wilna, do Swietłany Tichanowskiej. No ale oczywiście skończyło się to na tym, że rząd białoruski, czy Łukaszenka, cofnął jej agremat. Więc coraz bardziej będziemy mieli takie problemy. A mamy dwa sposoby na to, żeby terror na Białorusi zelżał. Sposób numer jeden to jest rozmawiać z Łukaszenką. On tego bardzo chce. On po to wysyła tych nieszczęśliwych imigrantów na granicę, żeby z nim zaczęto rozmawiać. A drugie wyjście to jest nie rozmawiać z Łukaszenką o więźniach, a rozmawiać z Putinem o usunięciu Łukaszenki. Trzeciej opcji jak na razie nie ma, bo rewolucja na Białorusi byłaby, to jest pewien błąd, który popełniliśmy. Byłaby oczywiście rewolucją w tej chwili coraz bardziej, to ku temu idzie prozachodnie. Bo już z ostatnich badań, które tajnie zrobili Rosjanie na terenie Białorusi, wynika, że 66% Białorusinów jest przeciwnych związkom z Rosją. Otóż okej. Okay. Tylko to jest nie do przyjęcia dla Moskwy, bo dla Moskwy Białoruś jest obszarem kluczowym z punktu widzenia interesów strategicznych. To jest przedpole Rosji, to jest brama smoleńska, to jest ten szlak, którym kolejni najeźdźcy szli na Rosję. Rosja putinowska nie jest w stanie sobie Białorusi odpuścić. Wobec tego pozostają te dwie drogi. Albo rozmawiać z Łukaszenką o zrzeszeniu terroru, albo, co wydaje mi się rozsądniejsze, rozmawiać z Putinem o wyrzuceniu Łukaszenki. Ponieważ usunięcie Łukaszenki tak czy inaczej musi skutkować zrzeszeniem terroru. A zrzeszenie terroru stwarza szansę, aby obywatele Białorusi się zorganizowali tak, by mogli wykorzystać następne okno możliwości do zbudowania niepodległości realnej, a nie uzależnionej od Rosji. Jeżeli mówimy o polskiej polityce z Białorusi po roku 2020, to w mojej opinii powinna być to polityka wspierania alternatywnej elity. Polityka taka, jak prowadzili wobec Polaków
Amerykanie w okresie stanu wojennego, wspierania, budowania kontrelity, przygotowania tej kontrelity do przejęcia władzy i nieprzegapienia okna możliwości, które się dla tej białoruskiej demokracji i niepodległości otworzy. Analizy tutaj są jednoznaczne, i rosyjskie, i polskie. Białoruś jest jako społeczeństwo najlepiej przygotowana do integracji z Europą, lepiej niż Ukraina, lepiej niż Gruzja. Wobec tego tylko ciężar Rosji i ciężar dyktatury łukaszenkowskiej, tego marszu, tego kroku na zachód dla Białorusi nie pozwala uczynić. A z kolei z punktu widzenia polskich interesów, wracam do tego, co pisałem, mówiłem 30 lat temu, bez Białorusi konstrukcja obszaru bałtycko-czarnomorskiego jest nie tyle niepełna, ile niemożliwa. Białoruś zależna od Rosji stwarza nieustanne zagrożenie strategiczne dla państw bałtyckich, dla Ukrainy, a po części dla Polski. I nie dokończymy naszej rewolucji, rewolucji Majdanu na Ukrainie, rewolucji niepodległościowych krajów bałtyckich, jeżeli nie wypełnimy tego obszaru niepodległą Białorusią. Ona może być prorosyjska, może być przyjazna Rosji, okej. Natomiast decyzja musi być realnie w rękach obywateli, a nie nasłanych z Moskwy bądź sponsorowanych przez Moskwę pseudoelit, które pod władzą Łukaszenki się rozbudowały, umocniły i którym musimy jako Polska coś zaproponować, a też tego nie robimy.